Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Bibliotece w Raszynie. Jak widzicie, jestem w kąciku najmłodszego czytelnika. Jest to miejsce, w którym zwyczaj tętni życie, ponieważ o tej porze zazwyczaj prowadzimy tutaj lekcje biblioteczne z przedszkolakami. No niestety w tym momencie nie mamy takiej możliwości, dlatego postanowiłam dla Was zrobić taką lekcję online. Mam nadzieję, że się do mnie przyłączycie i że będziemy mogli wspólnie spędzić chwilę razem. A naszym tematem przewodnim dzisiaj będzie sztuka, a dokładniej malarstwo. Książek o sztuce w naszej bibliotece mamy naprawdę dużo, zarówno w dziale dla dorosłych, jak i w dziale dla dzieci. Niektóre z nich możecie zobaczyć tutaj za mną. Wyłożyłam je specjalnie, żebyście mogli sobie chociaż poprzeglądać, jakie tytuły mamy, bo mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać i wtedy sobie obejrzycie je na żywo. Natomiast dzisiaj szczególnie chciałabym, żebyśmy zaczęli od czytania jednej książki. Jest to książeczka, która tutaj stoi. Jest to Linnea w ogrodzie Moneta. Jest to przepięknie ilustrowana książka, której główną bohaterką jest właśnie ta dziewczynka tutaj, która ma na imię Linnea, jak się domyślacie. Linnea bardzo lubiła oglądać albumy o sztuce wraz ze swoim sąsiadem, panem Blomqvistem. Historia, jaka z tego wynikła i którą snuje tutaj w tej książce właśnie Linnea, jest taka, że wybrali się w podróż śladami właśnie tego pana. Pan to Claude Monet, jeden z najbardziej znanych francuskich malarzy, impresjonistów. Żył ponad 100 lat temu we Francji. Namalował bardzo dużo obrazów i niektóre z tych obrazów też się w tej książeczce pojawiają. Także zapraszam Was na przygodę z Linneą. Pierwszego dnia w Paryżu pojechaliśmy metrem do Muzeum Marmottan. Wisi w nim bardzo wiele obrazów Moneta. No i teraz już wiem, że oglądanie albumu to nie to samo, co oglądanie prawdziwych obrazów w muzeum. Więc Linnea i pan Blomqvist oglądają obrazy w muzeum. Na przykład taki obraz się tutaj pojawia. Powiedzcie mi, co to za kwiaty są tutaj namalowane? Czy rozpoznajecie? Tak, oczywiście, to są lilie wodne. Nie jest to jedyny obraz, na którym się pojawiają, ponieważ pan Monet namalował takich bardzo wiele. Widocznie bardzo lubił wodne lilie. Co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to jeżeli byśmy podeszli bardzo, bardzo blisko, to wcale te lilie by nie wyglądały jak lilie. Bardziej jak takie, nie wiem, z czym Wam się to kojarzy. Jakieś różne rozpaćkane plamy, prawda? I to jest właśnie charakterystyczne dla stylu, w którym pan Monet malował. Czyli, że żeby się dobrze przyjrzeć jego obrazom, to nie można ich oglądać z bardzo bliska. Z bardzo bliska będą po prostu zbiorem różnych plam. Natomiast jeżeli się oddalimy, no to zobaczymy, że na tym obrazie coś się pojawia. Staliśmy przed płótnem przedstawiającym dwie lilie wodne. Podeszłam bardzo blisko, żeby przyjrzeć się obrazowi. Tam, gdzie z daleka widać było nenufary, z bliska płótno pokryte było maźnięciami i plamkami farby. Widziałam tylko te plamki. Gdy odeszłam parę kroków, zamiast plamek znów były piękne lilie. Niezła sztuczka. Nic nie rozumiem, powiedziałam do pana Blomqvista. Przecież Monet musiał malować bliska. To skąd wiedział, jak obraz będzie wyglądał z daleka?
Niech pomyślę, pan Blomkvist potrzebował trochę czasu. To może malował pędzlem przywiązanym do długiego patyka? Zastanawiam się. Nie, raczej nie, odparł pan Blomkvist. Po prostu miał wprawę. Uczył się malarstwa wiele lat i dobrze wiedział, jak osiągnąć taki efekt. I tu przechodzimy do kolejnego obrazu, bardzo, bardzo znanego obrazu, ponieważ od jego tytułu pochodzi cała nazwa tego kierunku w sztuce impresjonizmu. Jak myślicie, co przedstawia ten obraz, ten tutaj na górze? Co tutaj możemy rozpoznać? Jakie elementy? Na pewno jest woda, na pewno są jakieś łodzie. A jak myślicie, jaka to jest pora dnia? Bo mamy tutaj takie bardzo charakterystyczne barwy dla tej pory dnia. No właśnie, właśnie to jest wschód słońca. I tak też ten obraz się nazywa Impresja wschód słońca. Ten obraz musisz zobaczyć, zawołał pan Blomkvist. Dlaczego akurat ten? Zdziwiłam się. Przechodziłam już obok tego niewielkiego obrazu, ale nie zwróciłam na niego uwagi. Łódki na wodzie w świetle wschodzącego słońca. Słońce było żółto-czerwoną plamą. Dla historii sztuki to bardzo ważny obraz, powiedział pan Blomkvist. Nosi tytuł Impresja wschód słońca. Impresja znaczy mniej więcej to samo co wrażenie. Na przykład to, co czujemy, gdy patrzymy na wodę, w której odbija się słońce. Właśnie po namalowaniu tego obrazu gazety zaczęły nazywać Moneta impresjonistą, czyli malarzem wrażeń. Na przykład, a wtedy takie malarstwo, czyli malowanie wrażeń, uważano za zupełnie bezwartościowe. Malarze mieli malować realistycznie, wiernie oddawać rzeczywistość. I najlepiej, żeby używali ciemnych, stonowanych kolorów. Obrazy Moneta na początku prawie nikomu się nie podobały. Cóż za bohomazy, mówili ludzie. Niestaranne, niechlujne plamy. Jakiś niedokończony szkic. Za dużo kolorów. Ale Monet zupełnie się tym nie przejmował. Nie miał najmniejszej ochoty brudzić kolorów czarną farbą. Chciał przenosić swoje wrażenie na płótno, używając wyrazistych, jasnych barw. Malował plamkę przy plamce. Wydaje się przez to, że obraz mieni się i błyszczy, jakby całe płótno drgało. Monet zauważył, że nie tylko woda potrafi błyszczeć. Liście na drzewach też odbijają światło. I skóra twarzy, i ubrania, i nawet nieruchome kamienice mogą czasem połyskiwać. Ale i tak Monet najbardziej lubił malować wodę. A jaki kolor ma woda? Przez chwilę wydaje się niebieska, a za moment pokrywa się białymi refleksami. Właśnie takie przelotne wrażenia Monet próbował utrwalić na swoich płótnach. I to było bardzo trudne, bo chwile bardzo szybko mijają, a namalowanie obrazu zabiera, jak się domyślacie, bardzo dużo chwil. Że tutaj mamy Linę, która siedzi przed obrazami Moneta w tym muzeum i zastanawia się, jak to jest możliwe, że te obrazy tak błyszczą. Przeczytam Wam jeszcze jeden fragment, bo oczywiście to nie jest koniec przygód Linnej i pana Blomkvista. I to mi się wydaje dosyć ciekawe, bo wyobraźcie sobie, że malarz to nie jest taki zawód, gdzie wychodzi się do biura i pracuje się w określonych godzinach. On troszkę inaczej pracuje. I pan Monet na początku, tak jak przed chwilą przeczytałam, jego obrazy ludziom się nie podobały, więc nikt od niego tych obrazów na początku nie chciał kupować. Na szczęście z czasem ludzie się przekonali do tego kierunku i dzięki temu pan Monet mógł sobie pozwolić na kupno domu. I o tym domu właśnie teraz będzie historia.
Dom znajduje się w Giverny. I posłuchajcie relacji Linnej. Tam na wzgórzu, różowy dom, wołam podekscytowana. Po chwili staliśmy przed domem Moneta. Pan Blomqvist kupił bilety do muzeum i zostawił kosz z prowiantem u pani w kasie. Ja zdążyłam już pobiec do ogrodu. Inaczej to sobie wyobrażałam, zawołałam przejęta. Inaczej? Zdziwił się pan Blomqvist. Tego po prostu nie można było sobie wyobrazić. Tyle kwiatów naraz. Z góry ogród, ścieżki i rabaty wyglądają pewnie jak kolorowy dywan w paski. Pan Blomqvist znał nazwy prawie wszystkich kwiatów. Wzdłuż niebieskiej ścieżki rosły dzwonki, len, ostróżeczka i naparstnica. A wzdłuż różowej komosy. Bardzo śmieszna nazwa. Były też piwonie, ale już przekwitły. I jeszcze malwy i róże. Przy najszerszej ścieżce położyły się żółto-czerwone nasturcje. Zarosły już prawie całe przejście. Zupełnie tak, jakby kwiaty po prawej stronie żwirowej alejki chciały się przeczołgać do tych po lewej. Były też rabatki, na których rosły kwiaty we wszystkich możliwych kolorach. Niektóre miały bardzo długie łodygi i zwisały nad ścieżką. Przycupnęłam tam na chwilę. Otaczało mnie morze kwiatów. Wszędzie, ze wszystkich stron. Zobaczcie. Linnea w ogrodzie Moneta. Dużo jest tych kwiatów, prawda? Są bajecznie kolorowe. A czy w Waszych ogródkach domowych też już kwitną jakieś kwiaty? Bo muszę Wam powiedzieć, że jak ja wychodzę do swojego ogródka, to co i róż natykam się na kępę fioletowych fiołków, które są moimi ukochanymi wiosennymi kwiatami. I nawet już się pojawiły stokrotki. To może teraz zajrzymy do wnętrza tego domu. Jesteście ciekawi? Bo ten dom jest w kolorze różowym. Kto z Was lubi różowy kolor? Na pewno są takie osoby wśród nas. A może ktoś z Was też mieszka w różowym domu? W każdym razie Claude Monet również w takim różowym domu mieszkał. A jego kuchnia z kolei była w zupełnie innym kolorze. Posłuchajcie. W różowym domu można było zajrzeć do sypialni Moneta. Sypialni dzieci nie mogliśmy niestety zobaczyć. No i jeszcze odwiedziliśmy pracownię malarza i żółtą jadalnię. Ale najciekawsza była niebieska kuchnia. Jedno z krzeseł zrobiono chyba specjalnie dla dzieci. Usiadłam sobie na nim na chwilę, choć nie było wolno. Zobaczcie, tutaj jest nawet zdjęcie, jak wygląda kuchnia Moneta. Faktycznie jest niebieska. A tutaj Linnea, która siedzi na krzesełku dla dzieci. Może się już zmęczyła zabawą i zwiedzaniem. Linnea zwiedza też staw z liliami, które wcześniej oglądała w muzeum w Marmottan, jak pamiętacie. Japoński mostek wygląda właśnie tak. I on też pojawia się na bardzo, bardzo wielu obrazach Moneta. Naprawdę na wielu. Tutaj są pokazane niektóre z nich. Zobaczcie, jak jedno miejsce można narysować, namalować na wiele różnych sposobów. Jak myślicie, dlaczego ten mostek wygląda tak różnie na tych różnych obrazach? Może jest to różna pora dnia albo różne pory roku. Te na dole tutaj są zupełnie o wiele mniej wyraźne niż te na górze. Jakbyśmy nie wiedzieli, że to jest mostek, chyba byłoby się trudniej domyślić, niż na przykład, że tutaj jest most namalowany japoński.
Ma to swoje wyjaśnienie w biografii malarza. Wyobraźcie sobie, że on bardzo wytrwale ćwiczył chwytanie i utrwalanie tych wrażeń, o których mówiliśmy wcześniej. Codziennie poświęcał czas na przyglądanie się mostowi, który rano wyglądał zupełnie inaczej niż wieczorem. Inny był w dni słoneczne, a jeszcze inny, gdy niebo pokrywały chmury. Wszystko zależało od oświetlenia, czyli od słońca. Monet namalował bardzo dużo obrazów przedstawiających most. Zazwyczaj pracował nad kilkoma płótnami jednocześnie. Rozstawiał je rano na sztalugach nad stawem, a potem malował, przechodząc od obrazu do obrazu. Wędrował między płótnami zupełnie tak, jak słońce wędruje na niebie. Ludzie mieli go za dziwaka, bo ile razy można malować ten sam most? Na starość Monet zachorował na jaskrę. To taka choroba oczu. Z czasem prawie zupełnie stracił wzrok. Ale i tak codziennie malował, choć używał do tego niemal wyłącznie czerwonej farby. Gdy wreszcie odważył się zrobić sobie operację, na jego płótna wróciły wszystkie inne kolory. I o! Zagadka rozwiązana. To już wiecie, dlaczego ten most tutaj jest taki utrzymany w tonacji czerwonej. Bo to pewnie namalował wtedy, kiedy miał problemy ze wzrokiem. I ostatnia już rzecz, którą chciałam Wam pokazać z tej książki, to obraz, który jest moim ulubionym obrazem. Są to, zobaczcie, jakie to są kwiaty tutaj namalowane. Kto z Was ma jakiś pomysł? Bo z tej perspektywy widzimy różne czerwone plamki. Ale to są maki. Ten obraz akurat nie wisi w tym muzeum, który zwiedzała Linnea ze swoim sąsiadem Blomqvistem. Ten obraz wisi w Muzeum d'Orsay i kiedy byłam małą dziewczynką, miałam okazję zaobserwować go na własne oczy. I wtedy właśnie zakochałam się w tym obrazie. Nie wiem w sumie dlaczego, ale jakoś tak przemówił do mnie. Czasem tak bywa, że jak jesteśmy w muzeum i oglądamy różne dzieła sztuki, to coś jest w stanie przykuć naszą uwagę i zapamiętujemy to na bardzo, bardzo długo. I teraz chciałam Was zaprosić do tego, żebyście namalowali wraz ze mną taki obraz. Obraz przedstawiający maki. Zaraz Wam pokażę, co będzie do tego potrzebne. W części warsztatowej naszego spotkania postaramy się wspólnie wykonać maki techniką zbliżoną do tej, którą posługiwali się malarze impresjoniści, czyli między innymi pan Claude Monet, o którym dzisiaj czytaliśmy książkę przed chwilą. Żeby wykonać taką pracę, będziecie potrzebowali kartki papieru oczywiście. To może być taka kartka A4 złożona na pół. Dzięki temu będziecie mogli ją później wykorzystać na przykład jako pocztówkę albo jakąś laurkę, którą możecie wręczyć komuś. A oprócz tego będziemy potrzebowali kawałka folii bąbelkowej. Najlepiej tej wielkości jak kartka. Poza tym stempelek, który można zrobić samemu. Stempelek przedstawiający kwiat maku. Ja swój zrobiłam z kawałka tektury wyciętej, takie cztery płateczki. I przykleiłam go do takiego korka. A Wy możecie na przykład, jeżeli nie posiadacie w domu takich materiałów, zrobić sobie stempelek z ziemniaka, mniej więcej na tej samej zasadzie, albo poprosić o pomoc rodziców, żeby Wam wycięli w ziemniaku taki stempelek.
Oprócz tego będziemy oczywiście potrzebowali, jak to prawdziwi malarze, farby. Żeby nasza łąka, na której będą maki, była łąką niejednorodną, plamkowatą, to potrzebujemy co najmniej dwa odcienie koloru zielonego. Ja akurat nie miałam zielonego koloru, miałam tylko ten jeden, ale zrobiłam sobie ciemnozielone, dodając do tego jasnego odcienia odrobinę granatowej. I zobaczcie, uzyskałam taki ciemnozielony. Jeżeli w ogóle nie posiadacie zielonej farby, to pamiętajcie o takiej zasadzie, że taką farbę możecie sobie wytworzyć z innych kolorów. Czy może ktoś z Was pamięta, jak zrobić zielony kolor? Jakich dwóch innych kolorów możemy użyć, żeby wytworzyć zieloną farbę? Jest to niebieska i żółta farba. Jeżeli razem zmieszacie, uzyskacie kolor zielony. Nie zapomnijcie o zabezpieczeniu swojego stołu, bo zobaczcie, przed chwilą zrobiłam plamkę, ale na szczęście położyłam sobie wcześniej tutaj taką specjalną serwetę. No i oczywiście będzie nam też potrzebny czerwony kolor, żeby nasze maki wyszły jak maki. I na sam koniec będziemy też potrzebowali czarnej farby lub wersja dla cierpliwych. Jeżeli ktoś z Was poczeka chwilę, jak wszystko wyschnie, to można namalować środki maków po prostu flamastrem. No to zaczynamy, słuchajcie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja zacznijmy od pomalowania naszej folii bąbelkowej na kolor jasnozielony. Nie żałujcie farby, zróbcie też to dosyć szybko, żeby ona nie zdążyła wyschnąć, bo tak naprawdę będziemy za chwilę ją odbijać na naszej kartce. Także zróbmy to szybko. W wersji, jeżeli ktoś nie ma aż tak dużego kawałka folii bąbelkowej, tylko ma malutki, to można wycisnąć sobie farbę i takim kawałkiem folii ją nakładać, odciskać bezpośrednio. Trochę więcej będzie wtedy z tym pracy, ale efekt uzyskany powinien być podobny. No dobrze, ja już tutaj kończę nakładanie tej warstwy farby. O. Jeżeli ktoś z Was na przykład nie ma białej kartki, to może użyć zielonej. Też będzie ciekawy efekt, bo to będzie kolejny odcień na naszej łące. No dobrze, odbijam. Odbijamy w ten sposób, mocno dociskając naszą folię bąbelkową do kartki. O. Mocno dociskamy, przyciskamy. No i mamy taki plamkowaty efekt. Ale jeszcze jest bardzo dużo białych miejsc. I po to nam jest potrzebna ta druga farba, drugi odcień zielony, żebyśmy mogli te przestrzenie pomalować. Możemy użyć oczywiście tej samej folii bąbelkowej. Te kolory mogą się ze sobą zmieszać. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. W jeszcze innej wersji tej pracy. Jeżeli ktoś z Was w ogóle nie posiada folii bąbelkowej, a ma na przykład takie patyczki do uszu, to można spróbować pracować z tymi patyczkami. Wziąć garść patyczków, związać je razem, zanurzać je w farbie i robić właśnie takie kropeczkowe wzory na naszej kartce. To też będzie taki trochę impresjonistyczny efekt, który chcemy dzisiaj na naszych zajęciach osiągnąć. Dobrze.
Ja mam już pomalowany. Teraz znowu przyciskam folię bąbelkową do kartki. I zobaczmy, czy udało nam się już wszystkie białe plamki tutaj pokryć drugą warstwą farby. O, tak to wygląda. No już prawie całkiem. Resztę można oczywiście domalować pędzelkiem, jeśli ktoś jest bardzo drobiazgowy. No i cóż, chyba pora na to, żeby dołożyć tutaj maki. Czerwoną farbę również wycisnęłam sobie w taki pojemniczek. Nadmiar z tego stempelka troszeczkę zabiorę i odciskam. Tak jak się odciśnie, bez jakichś specjalnych przygotowań. O, na mojej łące będzie tych maków 7. A wy oczywiście zróbcie sobie taką ilość, jaką chcecie. O, tutaj trochę mało wyraźnie. Trzeba jednak dobrze docisnąć ten stempelek. O, moje maki są już gotowe. Niestety nie mam czarnej farby, ale tak jak Wam wspominałam na początku, możemy poczekać cierpliwie i zrobić sobie środki zwykłym czarnym flamastrem, jak już farba wyschnie, bo teraz jakbym spróbowała zrobić tutaj cokolwiek, to farba przykleiłaby mi się do flamastra i nic by z tego nie wyszło. Mam tutaj drugą pracę, którą wykonałam wcześniej. O, proszę bardzo. Tak mniej więcej to wygląda, jeśli użyjecie zamiast folii bąbelkowej po prostu patyczków do uszu. Taki można fajny efekt osiągnąć. Czarny środek maku można zrobić zarówno używając pędzelka umoczonego w czarnej farbie, albo można też odwrotnej strony pędzla użyć tutaj, tej. A czemu nie? Eksperymentujmy. Tak jak malarze, impresjoniści. Mam nadzieję, że Wasze prace się udały. Bardzo byłoby mi miło, jeżeli byście mi przysłali na nasz biblioteczny e-mail zdjęcia Waszych prac. Wtedy będę mogła je zobaczyć, się z Wami ucieszyć, że się nasza malarska przygoda udała. A tymczasem to już koniec naszych dzisiejszych zajęć, naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, że jak już biblioteka się otworzy, możecie wypożyczyć sobie książkę o Linnei, Linnea w ogrodzie Moneta, wydawnictwa Zakamarki, autorstwa Christine Björk, zilustrowaną naprawdę przepięknie przez Lenę Andersen, czego zresztą mogliście zaobserwować, jak pokazywałam Wam fragmenty tej książeczki. Bardzo Was zachęcam do eksperymentów malarskich i jeżeli Wam się podobało nasze spotkanie dzisiejsze, piszcie proszę do nas, co byście jeszcze chcieli zrobić w bibliotece, a my bardzo chętnie tutaj dla Was przygotujemy różne zajęcia. Także życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia, miejmy nadzieję, niedługo w bibliotece.